Witam Was bardzo serdecznie, drodzy Państwo. Ja jestem Konradowicz, a to jest kolejny najnowszy odcinek symulatora OnC2. Więc tak, mam nadzieję, że wszystko słychać odpowiednio, nic mnie tu nie zagłusza. Jeszcze sprawdzimy podczas jazdy. Mamy 5 minut do odjazdu. Gdzie my się mamy aktualnie udać? Mam nadzieję, że czat na żywo będzie... Niech będzie mi działał prawidłowo. Tak samo jak i inne urządzenia. Jeszcze tylko jedną rzecz zrobię, drodzy Państwo. Zostały nam 4 minuty do odjazdu. Dobra, teraz powinno w miarę to działać prawidłowo. Mam nadzieję, że będę wasz czat, drodzy Państwo, widział na żywo. Nie wiem, ale coś dzisiaj po prostu o multi-streaming mówi, z którego mam czat, no nie działa tak, jakbym chciał. O tej może to ujmę. I cały czas mi pokazuje, że jestem offline. Choć biorąc podgląd na Twitchu, widzę, że jestem online. Nie? Więc... No też coś tu po prostu nie gra prawidłowo. Ja mam nadzieję, że chociaż czat mi się będzie wyświetlał tak jak powinien. Więc dobrze, zostały nam 3 minuty do odjazdu. Zob do Hauptbahnhof. Dzisiaj będziemy jechać 8 minut czas przejazdu. Na linii numer 451 z przystanku początkowego. Tu mam Ende, czyli przystanek końcowy. Jedziemy dzisiaj Volvo 7900 w wersji hybrydowej, przegubowej, nie? Muszę wszystkie pedały nadusić do samego końca, bo inaczej nie będzie to działać prawidłowo, niestety. No, mam nadzieję, że mniej więcej klatki na sekundę się zmieniają. Dobrze, tu mamy pauzę i zakaz wjazdu. Mamy jeszcze czasu, dlatego tak jadę oszczędnie, nie? Dobrze, tu jest ZOP, nawet pasażerowie idą na spokojnie. Chociaż już mnie przełączyło niby na następny przystanek. W sumie to nie wiem czemu. Nie powinno. Dobra, bierzemy tu, akceptujemy nasz rozkład. Dobrze, już wszystko wróciło do normy, ja tylko... Właśnie, przetestujemy? Dobrze, działa. Czyli czat działa normalnie.
Dobrze. Została minuta do odjazdu. Więc lekko sobie czas przyspieszymy. Jedziemy na linii 451. No i nie wiem, czy wam mówiłem, naprawiłem ruch uliczny po części. Po prostu zwiększyłem jego częstotliwość i teraz już pojazdy jeżdżą. Patrzcie, przednie drzwi się nie zamkną. Dobrze, trzeba było trochę szerzej wziąć ten zakręt. A jak się teren ładuje, to też trochę klateczki spadają. Ja mam nadzieję, że nie będzie to drastyczne, nie? Przeszkadzało w naszej dzisiejszej rozgrywce. Już sam sobie nie wiem, czego temu komputerowi potrzeba do szczęścia, żeby lepiej działało. Czy to pamięci RAM, czy to lepszego procesora w sumie. Pamięci RAM też by mu się przydało. A mam to zmienić? Dobrze. No ale przyjemnie się jeździ tą hybrydą, nie powiem. No tylko no teraz jak mamy ruch uliczny, no to nie powiem, że trochę się człowiek opóźnił, nie? W tym rozkładzie. Już nie jesteś, że sobie, a to sobie docisnę to i nadrobię, nie? Tylko gdzieś tam ten ruch wymusza jazdę odrobinę inaczej, nie? W sumie to nie powinienem przeglubowym autobusem nawet jechać. Na tej mapie w ogóle nie wiem, nie powinno się przegubem jechać. Te mapy no, nie są przystosowane do tego do miasta, nie? Wszystkie ulice w tym mieście nie są przystosowane do jazdy autobusem przegubowym. A ja na wyzwanie przegubem. To jeszcze czasami trzeba. Bo w realu by nikt autobusu przegubowego nie zobaczył, bo to nawet tylu pasażerów. Ten sygnał nas z tym sygnalizatorem dla autobusów, o ile się nie mylę, to oznacza, że muszę przepuścić tych, co tu jadą i wtedy mogę wyjechać, nie? Tak mi się wydaje, bynajmniej. Fajna muzyka, ale w porównaniu co do samego symulatora jest dosyć głośno.
Więc to by sobie można było tu odpowiednio wyregulować. Wydaje mi się, że teraz jest odrobinę lepiej. O, wyboista droga, trochę przecinek i teraz coś to na aucji przystało, będą skaczące autobusy, nie? Ścinek, które się no właściwie wzięły znikąd, nie? Nie wiadomo dlaczego. Mam nadzieję, że wy nie słyszycie tej kierownicy. Jedziemy dzisiaj na sobotnim rozkładzie na brygadówce 10159. Więc ja tutaj sobie nie wybieram numeru linii, niczego, tylko po prostu no jadę tak jak według brygadówki, nie? Więc tak dzisiaj pojedziemy. A mnie mówię, że ten live będzie trwał nie wiadomo jak długo. Halo? A tu co to niby, że co? Przecież jechałem tu normalnie i nagle jakbym w coś uderzył, chociaż tu nic nie ma, nie? Ciekawy element rozgrywki, naprawdę. Dobrze, i dojeżdżamy na przystanek końcowy, nie? No i znowu, żebym telefonu nie wyciszył. Nie, spokojnie, już to zrobię. No, ewidentne wymuszenie to było. No dobrze, niech będzie. O, jedynie 3 minuty, okej. Okay. Ale tu błąd wyskakuje.
No niestety, jest jakiś lekki błąd z systemem, no ja wezwałem policję, nie? I poczekałem tylko, jeśli nie o to chodzi, na jakiś błąd mi się wątpi wyświetla. Związany z nie wiem nawet czym. No i niestety policja tak jakby nie dotarła, nie? Staramy się tu wyjechać. No już tego samochodu tu powinno nie być, bo powinni go odholować. No ja tutaj o, powinienem tak pojechać i tu. I tu się zatrzymać. Dosłownie. I teraz mam sobie jechać na pauzę. Tu się nie mogę zatrzymywać. No to jedziemy. Nie mówiłem czegoś o skaczących autobusach Hamsu. Dużo się nie pomyliłem. No i tu się po prostu tak zatrzymuje i to jest jako pauza. I za 3 minuty mam przyjechać. Okej. Dobra, zaraz się będziemy tam zbierać, nie? Czas nas trochę goni. Trzeba pamiętać, że tam nie możemy robić postojów. Zbyt długich. No nie chcę tutaj przyspieszać czasu, bo to po minuty się nie opłaca za bardzo. Dobra, jedziemy. Zawracamy to. Trzeba tylko na ten przegub uważać, żeby go tu nie zrobić za bardzo. Bo się potem hamulec parkingowy w tym autobusie robi. Pięknie. Zazwyczaj kamera zewnętrzna tą sprawę załatwi. No i się silnik uruchomił, bo prędkość osiągnęliśmy. Na SB51 stanowisko mamy stanąć. SB52. Gdzie jest SB51?